Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Minęło 40 lat i co? Będą odpowiedzi? 24 września 1980 roku podpisałem deklarację przystąpienia do NSZZ Solidarność. Znalazłem się oczywiście na pierwszym miejscu. Podpisu było 28. Na miejscu 24 podpisał się Andrzej Ślączka, członek PZPR, w deklaracji jako kolega, a nie towarzysz. Dla przykładu stawiam 13 pytań. A jakie były losy tych, co podpisali akces do Solidarności? Kto i jak się zachował na wieś o stanie wojennym? Kto i jak się zachował na wieś o szykanach wobec członków Solidarności? Wobec ich wypędzenia z uczelni, wobec prób powrotu. Czy ktoś się zapytał, z czego żyjesz, skoro cię wypędzili? Kto i jak spożytkował składki? Kto zrobił karierę akademicką, a kto został wykluczony? Dlaczego? Czy powstała lista wypędzonych członków Solidarności z uczelni? Czy są jakieś zapisy rozmów z wypędzonymi? Czy były takie rozmowy, próby podejmowania rozmów? Czy można się zapoznać ze stratami ludzkimi, materialnymi, intelektualnymi, moralnymi, w wyniku wojny jaruzelsko-polskiej na terytorium uczelni? Czy ktoś usiłował je zinwentaryzować, oszacować? Kto w wolnej Polsce w imię ideałów Solidarności protestował przeciwko fałszowaniu oficjalnej historii uczelni? Złożył chociażby zapytanie, czy można tak fałszować historię wolnej Polsce jak w czasach komunizmu? Kto z opozycji antykomunistycznej protestował przeciwko brakowi komunizmu, stanowi wojennemu, pzpr w podręcznikach, historii Uniwersytetu Jagiellońskiego? Kto wnioskował ujawnienie tego, co wolnym kraju winno być jawne, a prawo stanu wojennego nie może być ponad konstytucją wolnej Polski? Kto pamięta i realizuje w życiu słowa Ojca Świętego Jana Pawła II? Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. To dla przykładu te trzynaście feralnych pytań. Chociaż można je by je zadać n razy więcej. I raczej bez szansy na otrzymanie odpowiedzi. Dla przykładu zadawałem już przed laty. Wiele pytań. Na moim blogu chociażby można przeczytać w tekstach, no cóż, członkiem loży to ja nie jestem. Kolejne pytania w sprawie Jagielończyka: Czy na terytorium Uniwersytetu Jagielońskiego wprowadzono stan wojenny? Nigdy na te pytania nie otrzymałem odpowiedzi. A czy dostanę odpowiedź na te trzynaście feralnych pytań, które zadają po czterdziestu już latach?